Ta, teraz nagle trzy już rozkłady się dla mnie zrobiły z jednego. A to tak jest, to się zwyczaj. Zwłaszcza na takich węzłówkach jak Tomaszów, to wiesz, to raz, dwa. Wiem. Mentos. No. No co? Nie, to tylko do mnie. 965-34 pojechał. Drafty. Rzecznik pasażerów ma być. Co myślicie, panowie, na ten temat? Tak czytam na rynku kolejowym o ilości skarg, jakie napływały i no ciekawa lektura, nie powiem. A wiesz, że przewozy regionalne zmieniają nazwę na pol region? Tak, to już dyskusja tu trwa na TeamSpeak od jakiegoś czasu. Wczoraj była rozmowa na ten temat. Ciekawy schemat malowania mają. No ładny. Jak ten Hiawatha XS z Ameryki Północnej, to ja Ryszard Stanowi mówiłem to wczoraj, że pierwsze skojarzenie to z tym ekspresem właśnie. A to ja chyba... Ale spokojnie. Macu, ja cię tam z ulotem puszczę, bo wiesz... Jak mamy czas, to sobie tam na osobowy wiedziesz i tam co odlecimy. Coś ostatnio mało osób tutaj na TEDeku. Zależy jak pracują albo się uczą, nie? Nareszcie Krynica kończy. Czego nareszcie? Pociąg powinien być już dawno, ma pusty szlak z tego co mi maszynista mówił. Na Facebooku i nie puszcza. I blokuje tylko. Ale Macu, to jest Krynica, przecież znasz Krynicę na pamięć, wiesz jak to tam wygląda. Ten Kojotek to też miał fantazję to robić. No najlepiej jest jak jadą do ciebie dwa ekspresy wszystkie na oblot. I nie masz jak zrobić, bo jeden wjechał, a zaraz ma przyjechać drugi. A pod semaforem desk spawnuje ci się towarowy i chce wyjechać. Tak naprawdę zaraz ci się ta stacja zapycha, bo wszyscy widzą: wow, Krynica, to lecimy! Nie patrzymy, że są inne stacje, bo lecimy do Krynicy. No, Krynica się szybko zapycha. Obroźnik dorobić i będzie dobrze. Możliwe, że takie wskazanie na semaforze miał. No są takie przypadki. Może po prostu szlaku nie znał. Przepisowo jechał 40. To naprawdę. Macu, stań na tych towarowych. Nie wiem, czy się tam wyrobisz. Aha, no dobra.
To wiesz co, to pod następnym się zatrzyma już. Jeszcze tym dyżurnym gadali, to mi się przypomniało, że wczoraj widziałem informację, że gdzieś w Niemczech pociągi zderzyły, bo dyżurny gdzieś na komórce grał i losowo pociągi puszczał. Tak, tak, w tym Bayernie, ale to już było. To już było jakiś czas temu. No da, faktycznie, ładny kawał czasu. A tak się przypomniało właśnie, jakby sobie zaczęli gadać. No bo teraz dostał proces. Znaczy karę już tam jakoś. Macu tam pod tym M1 już się urwi, nie? Jak wjedziesz tam na niewłaściwy, tylko zwrotkę mini i ci już tam przełożę, nie? Ma ktoś może luzaka? Tomaszów, szlak BR masz wolny dla 467.001. Już patrzę. Jak się w 7 minut wyrobi, to tak. Zrozumiałem. A nie, to ty, Ryszard. No jak? Tak, 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 wolny. Dobra, już dałem blokadę. Thank you.
Co? No, ten jest ratunkowy, wiesz? Na własnej stacji przekracza. Nie, co? No czemu tak pomyślały? Zaraz ci powiem, poczekaj chwilę. Chodzi, przecież normalnie jedziesz. Tamto to jest jakby dla ciebie niewłaściwe. Tak, ci przebiegi upadają w stacjach na przykład. No tak, no bo tam nie są zaplanowane i wyjazdy z tej właściwie tego, nie? Ani jeden. Kamo, ja wbiję do ciebie na chwilę z taką misją specjalną. Jaką? Żebyś mnie dospały później. Kurwa. To Mentorius na coś... Żeby była taka stacja. Jest. Na... od semafora. No co ty nigdy nikogo na stołę nie puszczałeś? Nie, zapomniałem jak to się jedzie. To macie 6 szybryt, bo na, przez G4 i E4 będzie leciał towar. Ja pod ten 24 się spawnuję. Będziesz musiał obrot robić. Aż skład. No dobra, okej. Tak jakiś GSP. Nie musiał niczego robić, to czekamy w pewnie. Za późno. Już jestem pod TM 24. Aho. Najbezpieczniej, bo się nie pcham nigdzie, a mi dzisiaj też prawie jeden koleś wlazł na tor, gdzie pociąg wyjeżdżał na Łęgach, nie, i też byłaby kraksa zaraz. Ty słuchaj, ja się nie widzę tutaj, żebyś ty był. A ja mam timeout dispec. To weź, wiesz co, poczekaj chwilę, niech ten towar przeleci. Dobra, to ja wylizę do mnie i tam będę czekał i najwyżej po których semafor zajmę. Dobra. Co ten Mentorius, się załamałeś jak o spałę poprosiłem? Nie, po prostu nie było, jakoś nie ma pociągu i nuda, chuj. Zaraz będziesz miał tyle składów, że wiesz, ktoś ci RS-em przywali, nie, i będziesz miał zabawę. Nie martw się, oni wiedzą jak rozrywkę zapewnić. Dobra, Akano, bo ja jestem w menu głównym tam do wyboru tych spawnów, także jak ten towar tam wjedzie, ogarniesz sprawę, to powiedz, który semafor, ja tam se pojadę do spały. Dobra, słuchaj, on ma przelot u mnie, więc to chwilę zajmie. Dobra.
Czasem ładunków już nie dodali? No bo miałem chwilowy ZW. Jeszcze przejeżdża. Dobra. Ale jest długi ten skład. No jak będzie jamnik, to będziesz miał jeszcze dłuższe. Dałoby się zoomowanie, jak w terenie jest. Wtedy widzisz, co się dzieje bardziej w terenie, chociaż tutaj czasem przy ilości szczegółów to mogłoby na słabszych kompach trochę lagować, tak mi się wydaje. No mogłoby, mogłoby. No o takim właśnie czymś mówiłem, zresztą tam wiesz, ja tak nie śledziłem tematu tej nowej wersji, nie? To ma wyjść. Dobra, dawaj G4. Jedziemy zobaczyć, co tam Szafter ciekawego widział. Ty stąd pomiędzy? Bo to szlak niezelektryfikowany, to tam niczym innym nie wiadę. No wiem, ale parowozem jeszcze byś wjechał. No, kopciuchem wolę nie jeździć, nie? Bo to komunikacji za grosz. A no tak, bo to jest ciężej jechać niż stamtąd. To jest stonka, czy to jest ten? To jest kargowska stonka. Aha, faktycznie. Pickowa ma bardziej ciemny odcień tego niebieskiego.
co on tam takiego widział? Shafter? No. Znaczy on dojechał do spały i tam screeny porobił. Nazwał to Tomaszu, takiego nie znacie, więc to pomyślałem, że ja też się przejadę i zobaczę, jak to wygląda ogólnie, nie? Nie, to w Glinniku masz rozjazd do tej bazy. To jest 6 kilometr chyba w tej linii, a w 8 kilometrze masz spał. Tego rozjazdu się nie da przestawić. User disconnected from your channel. No, to trzeba, bo ty tam bez uderze siedzisz. Powiem ci tak, jest Sosnowo, Zoro, Ry, Tomaszu, Puławy, Prus, Orzesze i Dziwanowice. Dziwanowice? Dziwnowice, no nienawidzę.